Albowiem proroctwo nigdy nie było przyniesione z woli ludzkiej, ale niesieni przez Ducha Świętego mówili je święci Boży ludzie. Drugi list Piotra, 1 rozdział, 21 werset. Kto to napisał? Kiedy nauczycielka weszła do klasy, na biurku znalazła odręcznie napisany wiersz. Podobało jej się to. Każda linijka była napisana innym kolorem, a tekst sprawiał jej przyjemność. Kto napisał ten piękny wiersz? Zapytała ze zdziwieniem klasę. Mikołaj podniósł rękę. Pierwszą linijkę napisałem na czerwono. Marek kontynuował. Napisałem drugi wiersz na niebiesko. Nauczycielka przerwała kolejnemu uczniowi. Kolorowe kredki były tylko narzędziami do pisania słów na papierze. Kto skomponował ten wiersz? Kto z was był autorem? Dzieci odpowiadały jednomyślnie. Odpowiedziały jednomyślnie. To była Lea. Wiersz ułożyła Lea. Wiersz ułożyła na urodziny nauczycielki, a klasa napisała go na kartkach. Niektórzy myślą o Biblii jako o zbiorowym dziele tekstów napisanych przez ludzi. Widzą tylko narzędzia, którymi posłużył się Bóg. Mojżesza, który przyniósł prawo, Dawida, pasterza i króla, Jonasza, uciekiniera, Mateusza, celnika, Łukasza, lekarza, Pawła, uczonego faryzeusza, Piotra, rybaka. To prawda, że autorzy poszczególnych ksiąg Biblii nie mogli być bardziej zróżnicowani. Nie byli oni jednak autorami tego harmonijnego dzieła. Sam Bóg natchnął ich poprzez Ducha Świętego do spisania dosłownie tego, co każdy z nich miał do zanotowania w swoim czasie i miejscu. Księga Boża jest więc wspaniałą, jednolitą całością. Jest to Jego Słowo dla nas, ludzi, i jest ono tak samo aktualne dzisiaj, jak wtedy, gdy zostało napisane. Albowiem proroctwo nigdy nie było przyniesione z woli ludzkiej, ale niesieni przez Ducha Świętego mówili je święci ludzie Boży. Drugi list Piotra, 21 werset z rozdziału 1, czyli drugi list Piotra, 1:21. Tak właśnie Słowo Boże jest określone jako napisane przez Boga.